Musimy wejść do tego teraz centrum, 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 czyli wymian 8, tak? Sekcja E. E, ta-dam. Tak, wielki finał finałów. Nie wiem, czy nam coś z tego wyjdzie. Bo jakoś strasznie długo walczyłem w nocy nad różnymi rzeczami i nie wiem, czy dzisiaj po prostu zachowam część jakiegoś umysłu, żeby opowiedzieć o tym 8 rozdziale. Tak jak należy. W każdym razie... Zwróćcie uwagę, tak to sobie jakoś tam szło, tak? Od tej ramy, w której po prostu Bóg został ukazany jako ten, od którego wychodzi dobra nowina, to On ją inicjuje. Podstawą, jakby treścią tej dobrej nowiny jest sam Chrystus, czyli Wybawiciel, Wyzwoliciel, Pan, Władca. Syn Boży, który po prostu staje się dla człowieka oswobodzicielem, właśnie zmęczeniem, właśnie. Taka jest rama, ale też tą ramą była właśnie ta misja pójścia do innych szeroko, aby inni również zaufali wierności Bogu i sami trwali przy Bogu, zbliżali się do Niego w wierze. Potem były pozdrowienia i zachęty, zrobili jakieś tam korektami na dole. Potem się pojawiła jakby informacja o zapowiedzi wizyty i jakby pewna ilustracja służby samego Pawła na polu misyjnym i chęć jakby właśnie współdziałania Pawła z wierzącymi w Rzymie. A potem główna część, która z jednej strony miała się rozprawić z różnego rodzaju błędami i przede wszystkim rozbiciem wewnętrznym, brakiem jedności, przez pokazanie tego projektu, jaki Bóg prowadził od samego początku, czyli do zjednoczenia wszystkich tych, którzy mu ufają, przy sobie, w Chrystusie, i te dwie warstwy, które tutaj były w tej części głównej argumentacji, pokazywały to, że przede wszystkim Bóg okazał się wierny i zaprasza nas w tej części praktycznej do wierności. I tak by można było bardzo króciutko jakby podsumować to wszystko. A Rzymian 8, jak zresztą mówiłem już na pierwszym zupełnie wykładzie z tego pierwszego cyklu, tej pierwszej części, to kluczowe wezwanie motywujące, tak? I teraz jakby zobaczymy, jakie treści w tym wezwaniu motywującym Paweł wykorzystuje, aby właśnie taki kierunek wiernego trwania przy Chrystusie w nowym swoim jakby tożsamości ten kierunek trzymać i zachować go do końca swoich dni, tutaj przynajmniej, tak? Dobrze. Wiecie co, ja nawet coś wydrukowałem, bo akurat na tych materiałach, które do tej pory wam rozdawałem, to byście mieli wszystko z wyjątkiem rozdziału 8, tak? A czasami może lepiej popatrzeć na tekst, jak się ma coś przed sobą. To nie jest tekst po tych korektach moich, które zawsze tam jakoś noszę, ale będziecie mieć przynajmniej jakąś konstrukcję przed sobą i będziecie mogli sobie jakoś zweryfikować to, co macie też na slajdzie, tak? Chcę po prostu w ramach wstępu pokazać wam, jaka jest ogólnie rama tego rozdziału. Składa się z trzech warstw, tak? Dwie pierwsze warstwy mają takie układy cząstek tematycznych, takich właśnie równoległych, ale rozdzielonych, tak? I ponieważ zaraz będziemy czytać każdą z tych cząstek, więc teraz nie będziemy tego czytać, możecie sobie tylko skontrolować to, co powiem, ale pierwsza część, pierwszy werset, to mówi wprost: brak potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. A następnie wersety 31-34 mówią to samo, ale w sposób bardziej rozbudowany. Druga część to Bóg uwalnia przez Chrystusa, pokazane poświęcenie po to, aby
człowieka mogło spotkać usprawiedliwienie. Tak? A tutaj na dole, w wersecie 35-39, mamy z kolei gotowość do poświęcenia nawet życia przez tych, którzy ufają Chrystusowi, właśnie z racji doświadczenia miłości i pewności o miłości Chrystusa, Boga w stosunku do nas. Czyli ten element miłość działająca na rzecz kogoś i miłość jakby, i działanie określone, nawet takie poddanie się na przykład przemocy czasami, tak, tam to jest w ostatnich wersetach takie coś, ale podyktowane tym, że jestem oddany komuś w sposób całkowity, w tym momencie Chrystusowi, tak? To jest pierwsza warstwa. W warstwie drugiej mamy życie w usprawiedliwieniu pod kierownictwem Ducha Świętego. Czyli to jest ten taki najbardziej znany prawdopodobnie z rozdziału 8 fragment właśnie o tym, jak funkcjonuje ktoś pod kierownictwem Ducha Świętego. Życie w usprawiedliwieniu i pod kierownictwem Ducha. I taki dalej pojawia się inny króciutki fragment, kiedy znowu widzimy, jak Duch działa, wspierając nas, tak? Tutaj wspiera w sferze mentalnej, tu w sferze duchowej, kiedy nasza umysłowość po prostu nie może podołać, ogarnąć określonej sytuacji, w której się człowiek znajduje. Potem mamy dziecko Boże już i w chwale dziedzictwa z Chrystusem, tak? Czyli pewne taki motyw rodzinny, czyli mamy wierzącego i Ojca, ale i Chrystusa jako brata. I potem mamy coś podobnego, kiedy jest opisana droga dzieci Bożych do dziedzictwa i znowu pojawia się tam Chrystus jako Syn pierworodny pośród dziedzictwa w przyszłym życiu. Tak? Czyli w obydwu momentach, oprócz tej takiej motywu wierzący Ojciec, wierzący Chrystus, brat, Syn Boży, pojawia się taki rys, którego wcześniej nie dostrzegałem, a teraz właśnie przy tych pracach ponownych odkryłem w końcu, że jednak to wszystko jest ukierunkowane na czas współdziedzictwa z Chrystusem. Zobaczycie to na cząstkach tam rozpisanych po kolei. A w środku mamy taką sekwencję C, wersety od 18 do 25, tutaj też mi się zmieniły granice względem tego, co robię tutaj w Świętochowicach w zborze. Werset 17 wcześniej był tutaj, ale już wiem, że nie może być tutaj. Także przy okazji bierzecie udział w nowej wersji prawdy i tak to wygląda. Dobrze, czyli wiecie mniej więcej, jaki jest układ całości. Ta sekwencja C, to centrum, to właśnie będzie znowu to globalne spojrzenie na całość, tak? Czyli tutaj jest jakby te relacje bliskie, miłość, wierzący Bóg, to jest główna perspektywa, bądź wierzący razem i Bóg, tak? A tutaj będzie znowu wierzący na tle szerokim, Paweł będzie używał określenia stworzenia. No to idziemy po kawałeczku i już. Będziemy omawiać tak, to i to. To i to, czyli parami. To będzie sekwencja najpierw A1, a potem przejdziemy do tej drugiej warstwy i znowu w taki sposób te fragmenty, które są po prostu naprzeciwko siebie tematycznie, żebyście też zobaczyli, czy bardzo nas myślałem. Czyli na początek mamy warstwę pierwszą i pierwsza para. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Mamy po jednej stronie, po drugiej. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał Go. Teraz nie pamiętam, czy gdzieś... To pierwsze go należy wskreślić, oczywiście. Jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga i przecież stawia się za nami. Tak? Czyli na początku jest, cóż wtedy na to powiem? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam, tak? A na dole mamy, któż będzie potępiał w tej drugiej części.
Potem mamy o Bogu, tak? Nawet Syna nie oszczędził, aby nas w jakiś sposób właśnie uwolnić. A na dole mamy Syn, który umarł i zasiada, tak? Po prawicy Ojca. Czyli mamy współbieżność, współudział Ojca i Syna w tym samym kierunku w stosunku do nas, żeby po prostu nas uwolnić. I na dole, jakżeby nie miał, przepraszam, 32.1 mamy, jakżeby nie miał z Nim, z Synem, tak? Darować nam wszystkiego i tutaj o Synu, który się za nami wstawia, tak? Jako przeciwieństwo oskarżeń, tak? Czyli tam mamy, nie ma żadnego potępienia i tutaj mamy właśnie brak oskarżenia, kto jest przeciwko nam, jeśli może nam ktoś przeciwko nam, tak? Darowanie wszystkiego, tak? Wstawianie się, kto będzie potępiał. Więc w sposób bardziej rozbudowany, ale całość pokazuje, że Bóg wykonał i wykonuje cały czas różne rzeczy względem tych, którzy mu zaufali, takich, że możemy rzeczywiście doświadczać wolności w przeciwieństwie do stanu wcześniejszego od jakby wyobrażenia, że jesteśmy w stanie potępionym, tak? Że jesteśmy w stanie przez Boga oskarżonym. Czyli to usprawiedliwienie było głównie jakby kojarzone z tym elementem pojednania, bycia oczyszczonym, wyzwolonym. Tak? Czyli pierwszy fragment zwięźle, drugi bardziej rozbudowany. Co moglibyśmy tu jeszcze powiedzieć? Zwróćcie uwagę, że oczywiście jeżeli zaczniemy to czytać w kontekście listu do Rzymian, no to przed tym, przed rozdziałem 8, tam mieliśmy różne nawiązania do różnych właśnie oskarżeń wobec chrześcijan z różnych ewentualnie środowisk. Różne oskarżenia, że po prostu na przykład uważają, że prawo jest złe, albo co do ich przekonań, albo co do ich jakby sposobu funkcjonowania. I trzeba powiedzieć, że to sformułowanie w 8.1 to jest tekst przede wszystkim bardzo polemiczny do tego kontekstu, który wcześniej zajmował Paweł. Tak? W związku z tym, co wam powiedziałem, wy możecie być pewni, wy odbiorcy tego listu, że dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma żadnego potępienia. Tak? Czyli oskarżenia, ewentualnie tych, którzy was oskarżają, są zupełnie chybione. Ale właśnie, polemiczne. Czyli nie jesteście usprawiedliwieni dlatego, że po prostu spełniacie uczynki prawa, ale dlatego, że jesteście w Chrystusie. Tak? Czyli te obydwa elementy są tutaj polemiczne. Bo całe wcześniejsze wywody Pawła mówiły, że to właśnie w Chrystusie, czyli to określenie było, jest skutem myślowym, ale on powiedział, co to znaczy. To znaczy naśladując Chrystusa. To znaczy usiłując odmieniać swój sposób myślenia, przeoblekać się w Chrystusa. Tak? To jest wejść w pewną intymną więź z Chrystusem, początek 7 rozdziału. To jest kwestia poddania się Jego regule według ducha, a nie według przestarzałej litery. Czyli to sformułowanie w Chrystusie jest tutaj bardzo treściwe, ale jest podane jako skrót myślowy. I teraz po prostu ktoś, kto musi pamięta, na jakie sposoby Paweł rozbudowywał to określenie, no to rozumiemy, mówi, że właśnie w Chrystusie doświadczamy i wchodzimy w sferę życia bez potępienia nad nami, w szczególności właśnie dlatego, że sam Bóg wykonał dla nas pracę, a myśmy ją przyjęli. Uznaliśmy ją za ważną. Dobrze. Idziemy dalej. Druga partia. Zaczniemy od tej części drugiej, czyli od fragmentu B2, od wersetów 35 do 39, bo ona jest prostsza. I już czytam. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Utrapienie, albo ucisk, albo prześladowanie, albo głód, albo nagość, albo niebezpieczeństwo, albo miecz. Jak napisano, z powodu Ciebie nas zabijają cały dzień. Uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował.
albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Czyli zwróćcie uwagę, na ramach w tym fragmencie mamy wprost. Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusowej, od miłości Boga. W tej części środkowej, tranzystowej mamy wyliczanki. Jakie przestrzenie nas nie odłączą. Po to, żeby w środku pokazać pewien kontrast. Tak? Jedni uważają nas za owce ofiarne. Mogą nas zażynać jak chcą. Tak? Wydaje się im, że jesteśmy zupełnie właśnie bezsilni i przegrywamy. Tak? Jesteśmy całkowicie w czyichś rękach. Perspektywa Pawła jest taka. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. I zwróćcie uwagę innymi słowami, ale treści z Księgi Mądrości powracają, tak? Bóg zachowuje tych sprawiedliwych i oni są dla Niego cenni i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to nie myśli tylko i wyłącznie z Księgi Mądrości, ale akurat jeżeli by Paweł w tych okolicach jakoś szczególnie korzystał z tekstów mądrościowych, ale również odniesienia do właśnie jak postępować, jeśli chodzi o pokój, dobro i tak dalej, to były też księgi, przypowieści, różne rzeczy, no to na przykład takie mamy też potencjalny związek. Dobrze. Więc to jest proste, tak? Miłość motywuje nas tak, że jesteśmy w stanie znieść to i dostrzegać w tym również nasze zwycięstwo. Jakkolwiek dla innych to jest dziwne, tak? I absurdalne, i w ogóle nie do przyjęcia. Fragment pierwszy już czytam. Zwróćcie uwagę na niego, że musiałem trochę w nim pogrzebać, bo on jest trudny i potem tłumacze też mają problem, w którym kierunku z nimi iść. Bo zakon ducha życia w Chrystusie, Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Bowiem nie miał prawa, na którą cierpiało z powodu ciała, Bóg swego Syna posyłając w postaci grzesznego ciała oraz ze względu na grzech potępił grzech w ciele. Aby usprawiedliwienie zakonu wykonało się w nas. Aby którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Nie ma lekko. Kierunek zaznaczyłem, jak widzę ten tekst, tak? Czyli zakon ducha uwolnił cię od zakonu grzechu śmierci, abyśmy, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Czyli znowu kierunek według ducha. Tak? Teraz jesteśmy w takim kierunku postępowania. I tutaj mamy coś w związku z prawem i coś innego w związku z prawem. Tak? Aby usprawiedliwienie zakonu wykonało się w nas. I tutaj są pewne właśnie zawiłości językowe, z którymi po prostu autorzy przykładów muszą sobie poradzić i raz to idzie im szczęśliwie, i raz nie. Przyjrzyjmy się temu wersetowi i zobaczcie, jak on brzmi generalnie w tej przekładzie brytyjskim, tak? Werset trzeci, pozwólcie, że czytam. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg, przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarowując je za grzech, potępił grzech w ciele. Tak? Tu się pojawia słowo ofiarowując i to jakby nas popycha troszeczkę z pewną optyką odnośnie tego wersetu w kierunku jakby sakralnym, czy jakbyś takim właśnie formalnym, że coś musiało się dokonać w sposób formalny, Bóg coś zrobił. Ale problem dla mnie jest taki, że wersety, które są zaczynającymi i kończącymi, są generalnie bardzo pozytywne. Tak? Zwróćcie uwagę, że podkreślane jest to, że jesteśmy uwolnieni. Werset drugi. Uwolnił cię, tak? Od zakonu grzechu i śmierci. Teraz już nie postępujemy według ciała, ale według ducha. Jesteśmy wyzwoleni do tego, żeby iść we właściwym kierunku. I to powoduje taki klimat dość fajny tego całego fragmentu. I kiedy patrzę się jakby na to, co jest w środku, czyli ten werset trzeci całości i początek czwartego, mówię, aby usprawiedliwienie zakonu wykonało się w nas. Czyli jeżeli
to usprawiedliwienie to jest tutaj raz jest tłumaczone właśnie usprawiedliwienie, a dosłownie to jest sprawiedliwy czyn. Paweł użył tego określenia już w 5 rozdziale i tam właśnie no, niektórzy po prostu tłumaczą to jako usprawiedliwienie. I problem polega na tym, że to może nie być taki zupełnie zły pomysł. Tak? Tyle, że w tym momencie usprawiedliwienie zakonu to byłoby znaczenie w tym sensie, że po prostu Bóg dokonuje sprawiedliwego czynu miłosiernego, aktu swojej wierności i ten akt wierności spełnia się w nas. Spełnia się w nas w tym sensie, że jesteśmy jego odbiorcą, odbiorcami. A sprawiedliwości tu są dane jako krzyż po prostu, tak? Ktoś może powiedzieć krzyż, ale ja bym powiedział, że to chodzi o akt wierności do pełnienia Chrystusa, że Chrystus przychodzi. Że niekoniecznie myślę, że tu mowa jest o ofierze. Ja myślę, że tu chodzi o właśnie akt tego, że Bóg obiecał Mesjasza i go dał. Nie wiem, czy to jest ta intencja tutaj, ale nie jestem przekonany w tym momencie, wiesz? Natomiast mam wrażenie, że Paweł tutaj jakby zbiera rzeczy, czyli taki jest cel, tak? Taki jest cel. Tyle, że tam jest słowo dikajoma, a nie dikajosylne usprawiedliwienie i ono znaczy chyba co innego mi się zdaje, nie? No ja ci mówię, że to jest czyn sprawiedliwości. Ja to mówię, bo po prostu tu jest czyn sprawiedliwości. A wymaganie sprawiedliwości. No, ale wydaje mi się, że wymaganie sprawiedliwości mniej mi tutaj pasuje, tak? Ale pasuje do prawa wtedy. No tyle, że chodzi mi tutaj o usprawiedliwienie zakonu, tak? Usprawiedliwienie zakonu, więc jeżeli ja rozumiem usprawiedliwienie, czy jakby w odniesieniu do zakonu mam wrażenie, że po prostu chodzi o coś innego, tak? Bo o co chodzi? Prawo w tym początku jest przedstawione jako jakie względem swojego potencjału odmienienia naszej sytuacji? Niemoc. Niemoc. No więc właśnie. Więc problem polega na tym, że prawo było, ale ma coś fundamentalnego w sobie, co nie daje rady wyciągnąć człowieka z jego stanu. I ten werset, przynajmniej tak podany, ja po prostu wiedzą, że po prostu, bo tłumaczę sobie nie radzą z tą alternacją tematów, tak? Bowiem niemoc prawa, na którą cierpiało z powodu ciała, potem mówi coś innego, ze względu na grzech, tak? Ale jeżeli ja wiem, że te myśli się czasami układają właśnie w sposób taki specyficzny, na przykład równoległy, to w tym momencie z powodu ciała, ze względu na grzech, bo te dwa tematy są połączone u Pawła, tak? To w tym momencie Bóg swego Syna posyłając w postaci grzesznego ciała, potępił grzech w ciele, tak? Czyli to łączy się z tym, a to łączy się z tym, tak? I w tym momencie, jeżeli to już zrozumiemy, że tak byłoby iść, no to w tym momencie ten werset trzeci, on właściwie pokazuje, że co nie było do zrobienia przez samo prawo, ono nie było w stanie jakby oddziaływać na nas pod pewnym względem, aby nas wyciągnąć z tego, zrobił Bóg przez to, że Chrystus przyszedł. Tak? Jak rozumieć to potępienie grzech w ciele i w ogóle samo to połączenie, tak? Że grzech, który jest kojarzony z ciałem, ale wiem, że to jest kwestia gdzieś tutaj w nas, wewnętrzna, nagle zostaje jakby przezwyciężona przez to, że Chrystus przyjmuje ciało i rozumie, że tu jest gra ciałem, określeniem ciało, bo jest cały czas to samo ciało, tak? Że on przychodzi, aby wyzwolić z grzechu, tak? W związku z tym mam wrażenie, że cały ten fragment idzie w kierunku takim, że tak jak w tym fragmencie paralelnym miłość Boga do nas powoduje to, że jesteśmy gotowi przekroczyć pewną granicę, bo czujemy się bezpieczni w Bogu, nawet znosząc pewne przeciwności, nawet gotowi jesteśmy oddać życie ze względu na to, że to, co odkrywamy w Bogu, jest dla nas tak cenne, tak realne i tak
jest czymś, czego rzeczywiście pragniemy. Wierzymy w to, że to osiągniemy, tak? Tutaj jest powiedziane tak. To jest cel Boga. Tak? Aby usprawiedliwienie, aby miłosierdzie dotknęło człowieka. Ale prawo nie wyprowadza człowieka z tego stanu. Przyjście Mesjasza było w stanie to dokonać. Ale znowu to jest w kontekście właśnie tego, że Bóg musi czuć coś, jakby mieć określone jakby wartość tego, do kogo po prostu chce wyzwolić, że robi coś, co jakby z perspektywy Bożej jest też jakby wyrzeczeniem, tak? Więc Bóg wchodzi, Syn wchodzi w grzeszne ciało i to jest wtedy ta gra. Człowiek jest gotowy oddać życie, Bóg schodzi do poziomu człowieka, tak? Aby go wyzwolić. Tak rozumie grę pomiędzy tymi dwoma fragmentami. Pierwszy fragment mówi o tym, że Bóg z miłości rezygnuje z czegoś, aby zyskać coś i wyciągnąć człowieka. Po drugiej stronie człowiek z powodu Bożej miłości jest gotowy poświęcić coś. Czy teraz mnie rozumiecie chociaż? Mniej więcej. I razem żyję chociaż, no to nie? Okej. Taki jest cel, tak? Aby usprawiedliwienie zakonu wykonało się w nas. W nas, tak? Czyli w pewnym sensie, aby właśnie, żeby człowiek doświadczył pokoju z Bogiem, tak? Bo taka jest jakby rola tego, że Chrystus zapowiedziany przychodzi i teraz albo ktoś tego doświadczy, tak? Albo nie. Dobra. Podsumowałbym te dwie części, te takie podwarstwy w taki sposób. Ta pierwsza to zapewnienie. Ze względu na miłość Boga dla podążających za Chrystusem nie ma żadnego potępienia, tak? To była ta pierwsza. Drugie to poświęcenia. Droga miłości Boga do człowieka i dla człowieka oraz gotowość dziecka Bożego do poświęcenia się jako wyraz oddania Chrystusowi. Tak widzę te związki pomiędzy tymi cząstkami. Razem, nie wiem, czy to najlepiej nazwałem, ale mówię, całą tą warstwę mówię to tak. Życie w świetle wyzwalającej miłości Bożej. Zwycięstwo nadziei i życia z Chrystusem nad aktualnym stanem prześladowań i zagrożenia życia. Tak? Ta miłość pozwala nam jakby popatrzeć nawet na nasze fizyczne życie z innej perspektywy. Jako coś, co jest drogą do czegoś większego. Dobrze. Następna warstwa. Poczytamy. Bo ci, którzy żyją według ciała, o tym, co cielesne myślą. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co ducha. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, bowiem zakonowi Bożemu nie poddaje się, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko duch Boży mieszka we was. Jeśli zaś kto ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego. Jeśli zaś pomazanie z was, ciało martwe z powodu grzechu, zaś duch życie z powodu usprawiedliwienia. Jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem dzieła ciała uśmiercacie, żyć będziecie. Ok? I drugi fragment. Podobnie i duch wspiera niemoc naszą. Tego bowiem, o co się mamy modlić, jak należy, nie wiemy. Ale sam duch ponad miarę stawia się za nami w niewysłowionych westchnienia. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, bo zgodnie z myślą Bożą stawia się za świętymi. Dobrze. A więc moim zdaniem w tych dwóch miejscach o różnej objętości, jednak Paweł pokazuje różne sfery aktywności
wierzącego w powiązaniu z działaniem Ducha Świętego. Tak? Pierwszy mamy tekst bardziej obszerny. Jeżeli rzucimy okiem na wersety 5-10, tak, myślą, co tam mamy w 10, ciało martwe z powodu grzechu, zaś duch życiem z powodu usprawiedliwienia. A potem 13, jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, to wydaje się, że po prostu ten cały fragment jakoś operuje i na sferze mentalnej, i na sferze praktycznej. Tak? Zaczyna się od sfery mentalnej, tak? Co cielesne myślą, którzy według ducha, o tym co ducha i tak dalej, i tak dalej. Życie według ciała, a potem mamy znowu według ciała żyjecie, umrzecie, a jeśli duchem dzieła ciała uśmiercacie, żyć będziecie. Tak? Czyli jeżeli by to miało być duchem, służy litery, bądź jakby z tym, co bierzecie ze sfery ducha, uśmiercacie, czyli znowu w sferze mentalnej wykonujecie jakąś pracę, aby pewne rzeczy nie działy się w waszym życiu. Więc gdybyśmy tak popatrzyli na ten tekst, to mamy taką sytuację. Którzy żyją według ciała, tym co cielesne myślą, którzy żyją według ducha, jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, a jeśli duchem działa ciała, uśmiercacie, żyć będziecie. Czyli w pewnym sensie pewne wewnętrzne ukierunkowanie, tak? Co wpływa na nas, co w którym kierunku my patrzymy. Potem widzimy, że jest pewne napięcie, tak, z ciałem. Wersja B, bo ta cząstka B mówi, że po prostu z ciała nie potrafimy wyzyskać niczego, co się Bogu podoba. I dopina to fragment, który mówi, w związku z tym nic dłużni ciału nie jesteśmy, tak? Nie mamy z niego żadnej korzyści, żeśmy nie mieli, abyśmy czuli się w jakiś sposób dług, to w tym momencie jest oczywiście obraz, ale w tym sensie, że czujemy się zobowiązani, żeby dawać przestrzeni ciała miejsce w naszym życiu. Do centrum mamy powiązanie Ducha Chrystusa i Ducha tego, który wzbudził Chrystusa, czyli jako pewna identyfikacja naszego związku z Bogiem, tak? Czyli nas, jakby, a jeżeli nie obecność, w każdym razie pewna interakcja, która tutaj, jakby ta intymność tej interakcji, możliwe, że jest właśnie oddana przez określenie, że Ducha Chrystusowego się ma, tak? Bo no, trzeba zrozumieć, moim zdaniem, że to mienie Ducha, no trzeba jakoś się na tym zastanowić, nie? Bo to przecież Duch jednak to jest całkiem duży duch, nie? Więc trzeba to jakoś ogarnąć, że pewnie chodzi o jakąś relację, jakiś udział, jakieś zaangażowanie, jakaś interakcja, która tutaj dzieje, nie? I zwróćcie uwagę, że zaczyna się od tego już teraz do tego, co w przyszłości. Ten cały blok ósmy bardzo jest skoncentrowany na tym, co jest tu teraz i popycha nas, abyśmy żyli również tym, co jest w przyszłości. Tak? I w środku wydaje się, że Paweł mówi, żyjecie, bo macie związek z Chrystusem. I ten związek z Chrystusem sprawia, że w sferze tej, która jest potencjalnie, jakby może być ukierunkowana na Boga, na dobro, tam jest wasz punkt koncentracji. Tak? Duch życiem z powodu usprawiedliwienia, czyli w pewnym sensie pojednanie z Bogiem, doświadczenie łaski od Boga, uwolnienia od winy, sprawia, że duch nie zatrzymuje się na tym wszystkim, co mogłoby go zatrzymywać na skutek tego, że ciało jeszcze coś cały czas nas mówi. Tak? Ciała, tego ciała specyficznego, tak, nie wycinamy w ramach operacji chirurgicznej, ale rozumiemy, że to, chociaż jest, zmierza ku śmierci,
i jest ukierunkowany na egoizm, na postawy przeciwne temu, co Bóg ma w swoim projekcie względem człowieka, to nas nie zatrzymuje. Trzymamy się Mesjasza, Wyzwoliciela i dlatego ponad to zachowujemy życie duchowe. Trzymamy się tego kierunku. Zwróćcie uwagę, że w tym całym miejscu, jeżeli to by była taka już dobrze rozpoznany kierunek, to ten element mentalny, jakby współdziałanie ducha właśnie tym naszym obszarze mentalnym, jako wsparcie, jest dość wyraźne. Natomiast ten fragment drugi pokazuje nas w pewnej niemocy. To my nie wiemy, o co się modlić, jak należy i tak dalej. I teraz pojawia się duch, który wspiera nas w sferze właśnie reakcji na tą rzeczywistość, w której bierzemy udział, ale co do której już nasze władze poznawcze, wasze władze rozumienia są niedostateczne. Tak? Dobra. Tak widzę związek tych dwóch rzeczy, że to są w dwóch różnych obszarach. Bóg wpływa na nas, aby nam je kierować i aby się o nas zatroszczyć i czyni to przez ducha. W tym fragmencie całym oczywiście widzicie, że duch raz pisze z dużej, raz z małej. Takie jest moje, jakby zastosowałem to rozróżnienie wedle tego, jak nadążałem za jakąś logiką wypowiedzi i tam, gdzie wydawało mi się, że musi być raczej mniejsza literka, gdzie większa, bo tak dawałem. Prawdopodobnie gdzieś mogłem się jakby nie do końca może najszczęśliwiej strzelić, ale ewidentnie przez ten siódmy rozdział widzieliśmy, że sfera ducha pisana z małej litery to jest coś, co jest właśnie potencjalnie ukierunkowane na Boga, ma taką możliwość. Natomiast czy zyskuje w tym momencie wsparcie od Ducha Bożego, no to jakby inna historia. Tutaj widzimy obraz bieżącego taku, że właśnie to wsparcie jest. Dobra. Co jest w drugim fragmencie? O, niedobrze. Drugi fragment jest taki, czyli druga para tej drugiej warstwy. Bo ci, którzy Duchowi Boga dają się prowadzić, są dziećmi Bożymi. Wszak nie otrzymaliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz otrzymaliście ducha synostwa, z którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem cierpimy, abyśmy także razem uwielbieni byli. Pierwsza część. Druga. A wiemy, że z tymi, którzy Boga miłują, wszystko współdziała ku dobremu. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie podobnymi do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Może to za bardzo rozdrobniłem tą drugą cząstkę, ale jakieś tam elementy słowne posłużyły mi do tego. Do tej pory widziałem ten tekst troszeczkę inaczej, ten pierwszy, i on się kończył o takich granicach, od 14 do 16. Ale no w końcu jakieś oświecenie nastąpiło i mówię, ale to właściwie z tymi dziećmi i dziedzictwem to trochę rozwija tą ideę bycia dzieckiem, synostwa i mówienia do Boga Ojca, co nie? Ja tak powiem, ale to właściwie byłoby ciekawe, bo nagle w ramach tego fragmentu akcentem ostatecznym byłoby to, czyli od synostwa i Ojcze do dziedzictwa z Chrystusem, a po drugiej stronie i tak miałem właśnie ten układ, gdzie znowu mamy w środku podobnych do Syna i samego Syna jako pierworodnego pośród wielu braci.
I to jest ciekawe, bo tutaj na różne sposoby widzimy znowu wsparcie Boga, duch świadczy duchowi naszemu, tak? Bo ci, którzy duchowi Boga dają się prowadzić, są dziećmi Bożymi, a na dole mamy ten to duch świadczy, że wraz z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. W obydwu miejscach są na różne sposoby pokazane dwie rzeczy. Bóg już jest zaangażowany w życie tych, którzy go szukają i pomaga im dojść do celu, do dziedzictwa. Robi to od wewnątrz i od zewnątrz. Tak? Zwróćcie uwagę, że od wewnątrz mamy wpływając, ale właśnie po to, aby go nas zmienić, odmienić, tak? Czyli zwróćcie uwagę, tutaj mamy, bo ci, którzy duchowi Boga dają się prowadzić, są dziećmi Bożymi. Wcześniej był ten motyw właśnie poddawania się Bogu, aby zmienić nasz sposób myślenia, tak? To było to w tym samym trybie, pasywnym, tak? Poddać się Bogu, dać się Bogu przemienić. Tutaj mamy w inny sposób powiedziane to, jak Bóg nad nami pracuje. Że wiemy, że z tymi, którzy Boga miłują, wszystko współdziała ku dobremu. To nam się niekoniecznie musi podobać, tak? Ale jeżeli idziemy w tym kierunku, to Paweł proponuje taką perspektywę. I to jest ku dobremu, czyli jakby to jest znowu nie tyle, że po prostu będę miał więcej kasy, tylko raczej w tym sensie głębszym ku dobremu, tak? Ku zmianie, tak? Bo zwróćcie uwagę, że potem w środku podobnym do obrazu syna się pojawia, tak? A my wiemy, że jakby ta praca to też właśnie idzie w tym kierunku, abyśmy się upodobniali do Chrystusa, przyobleczenie w Chrystusa i tak dalej, i tak dalej. Czyli te zbiera się, jakby kumulują się w inny sposób wyrażone, ale te same myśli, które Paweł już zawarł w tym liście, w innych miejscach. Dobrze. Czyli od tu i teraz, tak, od tu i teraz, które są wyrażone w tych pierwszych, tutaj w pierwszej warstwie, a tutaj gdzieś tam na krawędziach, w sensie takich, że po prostu Bóg ma pewien plan, który się teraz toczy, to jeden fragment i drugi kumuluje się na tym, patrz, do czego zmierzasz, tak? Rozważ to, w jakiej rzeczywistości Bóg chce cię zobaczyć. No. Dziedzictwo Boże, współdziedzictwo z Chrystusem, bliskość, rodzinność z Ojcem, z Chrystusem jako bratem. Tak? Czyli określenia jakby pojawiają się znowu inne, te właśnie szczególne podkreślające bliskość, rodzinność. Tak? Ale wzrok mówi, pracuje nad tobą teraz, na różne sposoby, w tobie, ale to nie jest mechaniczne, to jest pytanie, czy się dajesz prowadzić. To jest pytanie, czy chcesz zobaczyć, bo to jest twój wybór, że rzeczy, w których bierzesz udział, są na twoją korzyść, bo przecież nie musimy tego tak patrzeć, na to, co nas otacza. Więc zwróć uwagę, że w ogóle w dwóch miejscach jest ten element wyboru po naszej stronie, jak chcemy żyć, jak chcemy widzieć rzeczywistość. Ale z drugiej strony są też fakty, kiedy jest powiedziane, że Bóg pracuje nad nami, aby spełniło się na nas taka obietnica. Dobrze. Podsumowałbym to w taki sposób. Pierwsza podwarstwa, życie w świetle usprawiedliwienia pod kierownictwem i ze wsparciem Ducha Świętego. Tak. A potem spełnienie się obietnicy dziedzictwa z Chrystusem oraz upodobnienie wierzących do Chrystusa to dzieło wierności Bogu. Bóg nad nami pracuje, Bóg przez okoliczności nad nami pracuje, zmierza to do tego, abyśmy my przemieniali się. Całość możemy tak określić. Życie skupione na Bożej woli i pod Bożym prowadzeniem oraz w świetle nadziei dziedzictwa z Chrystusem. No, może za dużo słów, ale jakoś tam próbowałem to uporządkować. No i w ten sposób biegliśmy do środka, wersety 18-25. Samo centrum. Tak, już bardziej centrum nie może być. W świecie są naprawdę.
No to lecimy z tym koksem, no bo co? Mało czasu. Ale nic to. Przeżyjemy. Tekst wydaje się być zupełnie prosty, ale nie wiem, czy przy takim podejściu jak ja wam daję. Z tego byście się oczekiwali w ogóle w samym środku tego listu. Zaczniemy od tego, że przeczytamy i skomentuję, jak to widzę, a potem zabierzemy się za rzeczy znowu trudniejsze. Albowiem sądzę, że nic nie znaczą utrapienia teraźniejszego czasu. Zwróćcie uwagę, jak bardzo i w centrum tego tekstu praktycznego, który był wcześniej tak omawiany, i teraz, jak refren, pewne rzeczy związane z dyskomfortem, lekko powiedziane, z przeciwnościami, z cierpieniem, z uciskiem, z przeciwnościami ze strony innych, tak? To jest dość jednak intensywnie Paweł po prostu powraca do tego. Dobrze, ale jednak proponuję nam pewną perspektywę. Albowiem sądzę, że nic nie znaczą utrapienia teraźniejszego czasu w porównaniu z nadchodzącą chwałą, która ma się nas objawić. Różne są wersje. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż z nikomości stworzenie zostało poddane nie własnowolnie, lecz z powodu tego, który je poddał. W ku nadziei. Najczęściej w polskich przykładach w nadziei. Bo i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia. Polskie przykłady prawie wszystkie mają, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia. Ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. A nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo na to, co się już ogląda, któż ma nadzieję? Jeśli zaś na to, czego nie widzimy, mamy nadzieję, przez wytrwałość oczekujemy. Dobrze, rama fragmentu to moim zdaniem taki układ właśnie równoległy, rozdzielony znowu. Pierwszy pokazuje pewien właśnie dyskomfort aktualnej rzeczywistości, pewne jakby problemy utrapienia czasu teraźniejszego, które dotyczą również wierzących. Tak? Nic nie znaczą utrapienia teraźniejszego czasu. Ocena tych utrapień to jest ciekawe, bo być może znowu ta Księga Mądrości, te fragmenty, któreśmy czytali, być może coś mają jakiś związek z taką perspektywą. Na dole powraca ten motyw, a nie tylko ono, nie tylko stworzenie, ale i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, tak? Oczekujemy dopełnienia się odkupienia, czyli no, sprawy idą dobrze, ale jeszcze się oczekujemy czegoś zdecydowanie więcej i też taki plan jest w ogóle. Druga cząstka, ta równoległa, mówi w porównaniu z nadchodzącą chwałą, która ma się nam bądź nas objawić. Tak? Czyli zwróćcie uwagę, że to jest zestawienie. To, co jest teraz, jest niczym wobec tego, czego oczekuję. I to jest jakby wskazanie czegoś, coś właśnie tej pewnej treści, tak? Czego się oczekuje w przyszłości. Chwała, która się ma objawić. Nas? Może. Może w nas, jeżeli pamiętamy ten fragment wcześniejszy, tak? Braterstwo z Chrystusem w dziedzictwie. A na dole mamy podjęcie tematu właśnie oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego, czyli ta chwała, która się ma nas objawić. Zwróćcie uwagę, wraca wprost synostwo, odkupienie. Ale czekanie, oczekiwanie, nadzieja, nadzieja. I na dole mamy po prostu całą ilość nadziei. Mam wrażenie, że ten cały dół właśnie skupia się na tym elemencie przyszłym,
i stanie jakby oczekiwania teraz na to wszystko, co się ma wydarzyć. W związku z tym sądzę, że nadzieja tutaj jest dość takim ważnym elementem, bo zwróćcie uwagę, tak jak tutaj jesteśmy, w tej nadziei zbawieni jesteśmy, czyli w tej nadziei, tu musimy powiedzieć, co jest treścią tej nadziei, a tutaj mam powiedzieć, w porównaniu z tym, co teraz jest, to, co się objawi, to jest pik. Taka jest perspektywa, tak? W związku z tym, ktoś jest tak zaangażowany i skupiony na tym, co się ma wydarzyć, co z tego ma doświadczyć, że to go pociąga, to go porywa, tak? Nie jest niewolnikiem tych utrapień czasu teraźniejszego. Taką przynajmniej nam Paweł tutaj podaje ścieżkę, optykę. Coś jest krok do centrum, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. I tutaj znowu, ku chwale wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i współboleje aż dotąd. Tak? Czyli w pewnym sensie tutaj mamy stworzenie oczekuje synów Bożych, a tutaj mamy powrót dzieci Bożych na scenę stworzenia, ale w chwalebnej wolności. Czyli zwróćcie uwagę, to co podejmował w tematach wcześniejszych. Tak? Macie wolność, ale teraz jak ją chcecie zrealizować? Projekt Boga jest taki, aby wasza wolność zrealizowała się na sposób chwalebny, czyli według miłości, dobra, tego co jest dobre, właściwym prawem Boże. W przeciwieństwie do tego, jak wolność realizuje świat. I zwróćcie uwagę, że w tych pierwszych rozdziałach Księgi Mądrości była dokładnie pokazana opcja, te dwie opcje, tak? Władcy, którzy gardzą określonymi rzeczami i pobożny, który trzyma się pewnych rzeczy, jego wolność, swoją wolność po prostu realizuje właśnie w standardzie. Ale podkreślone jest to, że całe stworzenie jest w stanie bólu. Wdycha, wespół boleje aż dotąd. Tak? Całe stworzenie z tęsknotą oczekuje, tak? Objawienia synów Bożych. Czyli w pewnym sensie nie tylko my oczekujemy, ale stworzenie oczekuje. Potem mamy sformułowanie, gdyż znikomości stworzenie zostało poddane nie własnowolnie, lecz z powodu tego, który je poddał. Czyli mamy stan stworzenia aktualny i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skazania, czyli nawiązanie do tego, ale teraz jest tak, ale ma być inaczej. I teraz większość, przytłaczając sobie większość przykładów polskich, ma tutaj że i. Tak? Za chwileczkę będziemy o tym wszystkim dyskutować. W każdym razie, co byśmy mogli sobie zrobić, to sobie zaraz okaże. Ja na razie daję bo i, a potem zobaczycie, dlaczego ewentualnie poszedłem w tym kierunku. Natomiast no, brzmi to teraz tak, jak brzmi. Czyli w pewnym sensie teraz jest poddane, a potem będzie wyzwolone. I w środku pozostaje mi taki dodatek na końcu 20 wersetu tytułu w nadziei. Czy w nadziei, ale mam wrażenie, że ten przyjmek tutaj jest, a jest tutaj epi, w połączeniu z datiwusem, jeżeli to zdanie zrozumiemy w określonym kierunku jako celowe, to ono, ten przyjmek może być rozumiany właśnie do nadziei lub ku nadziei. Zaraz będziemy coś tam dyskutować, dlaczego takie rzeczy tutaj się dzieją z mojej strony, ale pierwsze wrażenie, czy spodziewalibyście się takiego tekstu w ogóle w centrum całego listu do Rzymian? Czy on brzmi jakoś mocno, adekwatnie do tych różnych innych takich mocnych wypowiedzi w tym liście? Okej. Okay. Bo Paweł naprawdę wiele mocnych sformułowań użył w tym liście. I ja mam wrażenie, że jak patrzymy na ten tekst, to on, no nie wiem właściwie, no pytanie, co by miał właściwie zrobić w tym całym zamieszaniu. Moja na razie wstępna optyka jest taka, tak?
Paweł w całym liście leciał jakby takimi dwoma torami. Albo starał się zbijać przeszkody i błędy, albo inaczej, robił to na przemian, starał się ich integrować i zagrzewać. Wydaje się, że pomijając teraz, co jeszcze będziemy o tym fragmencie mówić, to jest fragment, który mówi tak. Teraz mamy taką rzeczywistość, jaką mamy i jest nielekko, ale popatrzcie na przyszłość, tak? Ponieważ doświadczyliście, że Bóg jest wierny, ja wam rozpisałem się, jak był wierny dla Izraela i teraz ja nadal widzę, że po prostu Bóg jest wierny względem Izraela, to wszystko, co jest obiecane na przyszłość, tak, powinno was zagrzać do tego, aby teraz znowu wytrwać i trzymać się tego, co zostaje wam podpowiedziane jako plan dla was. Czyli generalnie tekst byłby znowu integrujący poprzez to, że znowu są jakby dzieci Boże są już nie ci z prawa i ci z lewa. Jest wspólny mianownik. Wszyscy jesteście dziećmi Bożymi, którzy ufacie Chrystusowi. Patrzcie na naszą wspólną kondycję, to jest nasza wspólna kondycja. Patrzcie na nasze wspólne przeznaczenie i zwróćcie uwagę, że całe stworzenie oczekuje nas. Tak? Czyli jakkolwiek w razie zrozumiemy te teksty poszczególne, to jest jasne. Całe stworzenie wyczekuje objawienia się takich synów Bożych, jakich Bóg zaprojektował i jakich my, postępując jakby w przemienieniu naszego umysłu, miejmy nadzieję, będziemy również rozumieć, jacy powinniśmy po prostu być i jacy się będziemy stopniowo stawać. Tak? Sekundkę. Więc tak na razie rozumiem rolę tego. Tak? Zintegrowanie i pokazanie dalekosiężnego planu dla nich wszystkich. Gdybyśmy się poprzyglądali temu od strony takiej konstrukcyjnej, to mam wrażenie, że olbrzymiego znaczenia nabiera nadzieja. Niekoniecznie czy wyrażona wprost, czy też nie, ale jakby ukierunkowanie się na to, czego oczekujemy. Bo te teksty, które są w ramie, one, te elementy takie lokalnego akcentu, to jest właśnie to oczekiwanie na to, co się ma wydarzyć. I tutaj mamy wprost, tak? W tej nadziei, tu to jest chwała, która się ma znowu objawić, w tej nadziei, tak? To jest zostało podpowiedziane, ale w tej nadziei po prostu jesteśmy zbawieni w sensie takim, że to nas popycha do trwania przy Bogu i oczekiwania spełnienia Jego obietnic. I w środku również byłby temat nadziei. I to byłoby dość ciekawe. Niestety sam tekst, który ma przed nami, jest i samym centrum, jest od strony egzegetycznej bardzo trudny. Teraz jest moment, jeżeli ktoś chciałby wam już dodać, to po prostu powiedz, bo za troszkę będę wchodził teraz właśnie w dyskusję nad tematami zawiłymi i trudnymi. Bo słyszałem stworzenie, to w Kolosan jest napisane, że Ewangelia jest głoszona całym stworzeniu pod niebem, mm-hmm. wszelkiemu stworzeniu. No i mi się wydaje, że jeśli zrozumiesz to stworzenie jako po prostu jako ludzi też, nie? Mm-hmm. No to po prostu to oni czekają, aż przyjdziemy z Ewangelią. Okej. Rozumiem. Mm-hmm. No i jeszcze też z tym nadzieją, wynadziej ku nadziei się też spotkają z tłumaczeniem, które to epi tłumaczy na podstawie nadziei. Rozumiem. To teraz przechodzimy do problemu. Mamy samo centrum całego listu i okazuje się, że egzegeci mają z całą grupą rzeczy w tym jednym fragmencie, tylko dla nich to nie jest centrum, nie? To jest po pierwsza rzecz. Oni mają inną optykę, dla nich to jest zupełnie inny tekst, jakiś dodatek do życia w Duchu Świętym i cała historia, nie? Tutaj nagle okazuje się, że dla egzegetów po prostu, no i dla nas, no Paweł jest średnio czytelny, jeśli chodzi o jasność swoich sformułowań.
i jasność też wywodu. W związku z tym chciałbym, żebyśmy jakby przedstawić, jakie są problemy w tym tekście. No i powiem mniej więcej, jakie ścieżki być może są do przeczytania w ramach jakiejś wewnętrznej logiki, żeby to przynajmniej się jakoś tam kleiło. Dobrze, no więc zaczynamy po kolei. Najpierw, jakie są problemy? Zacznijmy od pierwszego terminu, stworzenie. No więc od starożytności już egzegeci zastanawiają się, co autor miał na myśli, tak? Czyli to samo, co my mamy na języku polskim. Stworzenie to znaczy co? Ludzkość, świat, w tym sensie jakby no ta przyroda, kosmos. Ale są też takie, aniołów. No, też są takie. Może być wszystko to wszystko, a może być nie wszystko, to nie? To jest pytanie. Co się będzie lepiej kleiło? Do czego tekst nas popycha bardziej? I tu jest ten element, który warto brać pod uwagę. Czy jakieś cząstki z tekstu Rzymian popychają nas w jakimś kierunku? Czy te wypowiedzi Pawła będą w ramach lokalnego kontekstu jakoś doprecyzowane, czy przynajmniej jakieś będziemy czuć jakieś lekkie pochnięcie? I to jest problem. Drugi tekst mamy taki, że tutaj mamy nawet tego, który je poddał, bo to jest jeden, który je poddał, to jest jeden wyraz w Grece. No i zadają sobie pytanie, ale kto poddał? Czy Adam, przekraczając grzech i sprowadzając grzech na świat, przekleństwo na świat, i to wtedy to stworzenie, w sensie świat, zostaje przeklęty i ta ziemia już jest zupełnie inna. Czy może diabeł, bo przecież podkusił? Czy może człowiek generalnie, jeżeli ktoś inaczej trochę patrzy na to, że każdy człowiek grzesząc oddaje świat na pastę zła, zepsucia? Czy może Bóg? Tak? To jest jego wola, że pewne rzeczy zostały w takim stanie, w jakim są teraz, i to trwa. No nie jest to takie proste, tak? Ale trzeba powiedzieć, że tutaj daję wam pewne cytaty. Rzymian 11:32. Może ktoś przeczytać? Tam nie ma słowa wydał, tam jest współzakluczył. Mocniejsze słowo. Wszystko razem, zaknął razem wszystkich nieposłuszeństw, aby zmiłować się nad wszystkimi. Okej. Okay. Współzakluczył słowo. Dokładnie. Współzamknął, czyli współzakluczył. Okej. Okay. Czyli tam jest pokazane, w ogóle perspektywa Pawła jest właściwie taka, że w sprawach generalnych człowiek niewiele tutaj decyduje. Jeśli chodzi o list do Rzymian, tak? To Bóg decyduje i Bóg układa rzeczy. Wiemy z drugiej strony, że Paweł używa w ważnym momencie księgi Habakuka w tym liście, tak? Czyli jakby sam podstawowy kierunek, żeby wiara człowieka jest przede wszystkim umotywowana tym, że Bóg jest wierny. Tak? Bóg jest wierny swoją obietnicą. Więc jeżeli obiecał wybawienie, to zaufanie jemu jest najwłaściwszym, najtrafniejszym ruchem człowieka. Może ktoś przeczyta Habakuka 2:13. Panie Pawle. Oto czy nie pochodzi to od Pana zastępów, że ludy mozolą się tylko dla ognia i narody trudzą się dla marności? Okej, okay. 2:13. I zwróćcie uwagę. Habakuk jest taki ni to prorocki, ni to mądrościowy, tak? Bo Habakuk, będąc prorokiem, tak naprawdę zajmuje się kwestiami mądrościowymi i szuka rozwiązania właśnie, jak każdy mądry osób, właściwie chodzi, co się dzieje w temacie zła, dobra i Bożego panowania nad światem. Czyli tutaj mamy tekst wprost, tak? Pytanie retoryczne, czy to nie od Pana pochodzi? I jak retoryczne, to mamy odpowiedź, tak? Tak, od Pana to pochodzi.
Jeżeli ktokolwiek zaszczyta Księgę Koheleta, to zobaczycie, że tam podstawowa perspektywa autora jest taka. To Bóg sprawił, że pewne rzeczy są takie, jakie są teraz. Czyli mówiąc krótko, że marność dotyka wszystkiego, co jest związane z doczesnością. Ani moje imię nie przetrwa na wieki, ani to, co robię, ani to, co zbuduję. Fatalny klimat. Ale Kohelet mówi, trzymaj się Pana, tak? Czyń dobro. Pan rozliczy. Więc on krytycznie podchodzi do możliwości człowieka, ale nie zapomina o zasadniczym kierunku. I to jest różnica od księgi, od tej perspektywy, którą mieli ci krytykowani w Księdze Mądrości. No? Okej. Okay. Czyli wydaje się, że Paweł, po pierwsze wiemy, że korzysta z Habakuka, z perspektywy mądrościowej też coś jednak korzysta i widzimy, że u autorów Księgi Mądrościowych pewne perspektywy są, jakby pewne rzeczywistości są zupełnie jakby inaczej nazywane, tak? Bo w tekstach innych będzie napisane, że weszło przez złego mądrościowej, tam było weszło przez szatana, tak? Przez zawiść i tak dalej. Więc trzeba jakby uważać, jak to właściwie sobie z tym poradzić. Dobrze. Zastanawiam się nad kolejną rzeczą wątpliwą, którą nie wiedzą, co zrobić, jak żyć. Z powodu, tu jest dia greckie. No i okazuje się, że no, można to po prostu tłumaczyć z powodu, ale też można przetłumaczyć przez. Czyli ci, którzy chcą czytać z powodu, to na przykład oni widzą tutaj jakby tego, który oddaje stworzenie na pastwę nicości właśnie na przykład człowieka czy Adama, tak? Tyle, że potem egzegeci zadają pytanie, no to jak on to mógł zrobić z jakąś nadzieją? To tak trochę dziwnie im wychodzi. No ale mam jeszcze inny problem, zupełnie inny i fundamentalny. Podejście retoryczne nie narzuca na tekst grecki takiej presji, że musi być ciągłe, że zdanie musi być ciągłe, tak? Że to się jedno ładnie z drugim po prostu zachodzi, to jest ta ciągłość jest taka bardzo ładna. Bo jeżeli tekst jest poukładany w sposób właśnie bardziej jakiś, to nawet na tym fragmencie, co pokazywałem wam właśnie z tym trudnym wersetem trzecim, tak? Daleko się będę musiał cofnąć, ale chodzi mi o to, żebyście zobaczyli, tak? Tutaj. Z powodu ciała. Bóg swego wysłał. Ze względu na grzech. Jest alternacja, ale tłumacz usiłuje zrobić potem z tego ładne polskie zdanie, tak? I to jest problem, że po prostu tłumacze, czytając tekst linearnie, mają presję. Czytając tekst od strony retorycznej, nie mamy takiej presji, ale to powoduje, że potem czytanie tego jest rzeczywiście trudne. Dlatego mi taki układ mnie nie przeszkadza, ale rozumiem, że komuś będzie przeszkadzać, bo będzie chciał stworzyć na przykład od 19 jedno ciągłe zdanie do końca, tak? Ale ono nie musi być ciągłym zdaniem. I wielu starożytnych na przykład komentatorów po prostu robi tu kropkę, tak? Tu kropkę i tu jest nowe zdanie. I w tym momencie rzeczywiście ten, kto wydaje, robi coś w nadziei. No i teraz jak tutaj widzi Adama, no to co? Zgrzeszył w nadziei wybawienia? Rozumiecie, ten taki porządek logiczny? No to mówią absurdalne, tak? Nadzieję mu dać Bóg. No więc pytanie właśnie, jak sprawy poukładać. Dobrze. W związku z tym, gdyby tutaj był jednak Bóg, no to teraz jest pytanie, że albo to jest zerwanie kolejne, albo to, co on zrobił, jest połączone z tym. I teraz tak. Ci, co chcą widzieć, że to stworzenie, czyli personifikacja na przykład tego kosmosu, ma nadzieję, i stęsknota oczekuje objawienia Synów Bożych, tą część traktują całość jako rzecz wtrąconą i mówią, że oni to oczekują Synów Bożych w nadziei, tak? Że i tutaj dają, że i stworzenie będzie wyzwolone. Więc trzeba powiedzieć tak. Logicznie idą za personifikacją i przy takich wyborach określonych da się to przeczytać. Stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych. To stworzenie zostaje wydane przez Boga na znikomość, tak?
A ta nadzieja, czy wy nadziei, wraca się jakby do tego stworzenia, okej? I że to nadzieja, że to stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli skażenia, tak? Czyli wyzwolone, ale znowu w tym momencie mówimy o stworzeniu. Teraz trzeba jeszcze sobie wykombinować, na którym etapie eschatologii, tak? To jest kolejna historia, tak? No bo potem jest takie nowe niebo, nowa ziemia i co? I to będzie to samo? To będzie, nie, to będzie coś jeszcze innego, więc po prostu trzeba się jakoś... ten szeroka spektrum rzeczy, które są przed nami, nie jest takie łatwe do okiełznania przy takich skrótowych myślach. Dobrze, okej. Okay. Idziemy dalej z wątpliwościami. W związku z tym, może to być jednak stworzenie poddane znikomości albo z powodu kogoś tam, ale wydaje mi się, że z Adamem, z szatanem chyba sobie nie poradzimy. Ale przez Boga byłoby chyba sensownie, tak? Bo przynajmniej by się to też żeniło z innymi tekstami, z których ewidentnie Paweł korzysta, tak? I z tymi tekstami, które po prostu też Paweł w innym miejscu samego listu do Rzymian. Bóg panuje, ma mądrość w tym, aby pewne rzeczy teraz były w stanie takim, bo również przez to coś wyzyskuje. Ok, idziemy dalej. Znikomość. No to jest takie słówko znikomość, nie? Ale to nie jest takie sobie słówko, no. To nie jest takie sobie słówko, bo to jest... Ono nie jest na każdym zakręcie, że tak powiem, w Biblii. Ono się pojawia raptem około 50 razy, z tego ponad 30 razy w księdze Koheleta. Ta marność, co nie? I to zarówno jego odpowiednik, tam są dwa tu rzeczy, dwa lub trzy słowa są tłumaczone na marność z hebrajskiego, ale to jest główny, Hebel, i to jest właśnie, on jest główny w tekstach hebrajskich, ale w Septuagincie to jest właśnie to słówko, tak? Matajot. I ta marność, no to jest, musimy zadać pytanie, czy Paweł robi aluzję do księgi Koheleta? Bo jeśli tak, to znaczy, żeby utrzymywał perspektywę jego prawdopodobnie, jaką podał nam Habakuk, tak? To od Boga to wszystko jest, tak? I ta marność. Ale zwróćcie uwagę, że wtedy by wszedł też w dialog z tą księgą, ponieważ on Koheleta mówi i nie wiadomo, co tam będzie. A on mówi, wiadomo, co będzie. Marność, tu się z tobą zgadza. Ale już wiemy, co będzie. Tak? I teraz zaczyna się po prostu kręcić dialog, tak? Który zaczyna być... Koheleta mówi, zatrzymuje się w pewnym sensie, trzymaj się Boga, czyń dobro, będzie rozliczenie. Tak? Ale tutaj mówi, możemy sięgnąć dalej. Jest chwała, która się może w nas objawić. Teraz jest znikomość. Ale idziemy dalej. Jaki jest problem z tą znikomością? Otóż w księdze Koheleta stworzenie, w sensie kosmos, natura, w ogóle go nie interesują. W sensie tylko marność dotyczy ludzi, ich aktywności, ich zmagania się z życiem, ze samymi sobą. Tak? No i teraz pytanie w tym momencie, czy to stworzenie zaczyna się jakby w tym momencie należałoby jednak popatrzeć, czy to jednak nie chodzi też właśnie o człowieka innego, bo tutaj jest w tym fragmencie jednak zaczyna być opozycja, dzieci Boże i reszta świata, tak? I teraz czy to stworzenie w tym momencie nie jest rozumiane właśnie za Koheletem, tak? Z nikomości stworzenie, bo to jest połączone razem. Po prostu reszta świata. No ale czujemy, że gdyby to szło w tym kierunku, to tekst robi się szalenie niebezpieczny. Tak? Robi się szalenie niebezpieczny i nie dziwię się, że od jakiegoś czasu niektórzy, jakby większość komentatorów idzie w kierunku personifikacji, a tylko niektórzy, i to bardzo tak delikatnie, niektórzy po prostu wprost, mówią o połączeniu tego. Silny związek tego z Koheletem, tak naprawdę widziałem tylko u Origenesa. No ale wiemy, że chłopak jest wywrotowy, więc go nie lubią, tak? No i teraz jest taka sytuacja, że
że jeżeli ty wszyscy w tym samym fragmencie ta nadzieja była taka ważna, to zwróćcie uwagę, że werset 20, przeczytam go teraz tak. Gdyż ludzkość, znikomości ludzkość została poddane nie z własnej woli, lecz przez tego, który je poddał, w domyśle Boga. Ku nadziei. Tak? To w tym momencie to też się da logicznie, wewnętrznie przeczytać. Czy się to będzie mi zgadzało z innymi tekstami, tak? Bądź jakby miał je uzgodnić z tym, że po prostu Bóg mówi, staniecie przed bramą, będziecie prosić gospodarza, żeby ją otworzył, a ja powiem, nie znam was, tak? Bo to jest pytanie, jak uzgodnić ewentualnie taki kierunek tutaj z innymi rzeczami, tak? Apokalipsa, na zewnątrz będą ci tam, ci siądą, tak? Okej, okay, ale mówię wam, w worku pod tytułem Eschatologia, co się tam może wydarzyć, jest jeszcze po prostu cała spora przestrzeń do zagospodarowania, więc ja tylko po prostu mówię, jakie są rzeczywiście możliwości na poziomie tekstu i nie zamierzam po prostu na razie jakoś się tam po prostu szukać, tak? Bo nigdy tego wcześniej nie widziałem, a teraz zacząłem siedzieć, zacząłem śledzić, czy przypadkiem znowu z czymś Paweł nie dyskutuje, no to wyłażą mi takie właśnie historie. Więcej. Skąd się tu wzięło to u mnie przynajmniej, bo i, tak? Otóż, po pierwsze, mamy tutaj zwykłe hoti, dokładnie mamy hoti kai, czyli dwa spójniki. Dwa spójniki, które mają same, nawet rozdzielne, bardzo różne znaczenia, jak nawet to nasze a czy i, tak? My mamy krótkie, ale potrafią być bardzo różne, tak? I to są właśnie takie swoje spójniki, które po prostu w zależności od sytuacji, od kontekstu mogą zupełnie różne rzeczy znaczyć. Ale mamy też świadectwa, inne manuskrypty, Aref, D, F, G, gdzie mamy wprost dioti. Co w pierwszym znaczeniu się pojawia dlatego, że, z tego powodu, że. Czyli ten, kto tam zawarł dioti, mógł powiedzieć tak. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje synów Bożych. Kropka. Gdyż znikomości stworzenie zostało oddane nie własnowolnie, lecz przez tego, który je poddał. Domyślę Bóg. Tak? Ku nadziei. Tak? Ku nadziei, bo w tym momencie ta nadzieja, jeżeli ona ma, zaczyna być sensowna, bo plan jest taki. Tak? Ponieważ, gdyż i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia. Tak? Czyli w pewnym sensie Bóg coś budowuje, bądź jakby przygotowuje stworzenie, popycha go do pewnego stanu, aby ten stan wytwarzał potrzebę, nadzieję, oczekiwanie, palące jakby pragnienie wyjścia z tego stanu, w którym się jest. Projektuje teraz, coś to kombinuje, tak? Oczywiście samo hoti pojawia się też jakby, ma inne znaczenie, na którymś tam rzędzie i na przykład ten słownik grecko-polski Nowego Testamentu sugeruje, że dla tego właśnie wariantu, tak, dla tych wariantów, tam autor dioti sugeruje, że to byłby spójnik dopełnieniowy, czyli że, tak? Ale to jest jego wybór. To jest jego wybór, bo on tak rozumie tekst, w związku z tym tak, by taki, taką wersję by dał. Bo tak to jest z tłumaczami, co nie? Tak to jest. I teraz ja mówię, a co by było, gdybym sprawdził hotikai, czyli ten zlepek. W tym słowniku nie ma sugestii odnośnie tego, jak tłumaczony jest hotikai razem. A nie ma go tak wiele w ogóle w Starym Testamencie. Gdzieś tu policzyłem sobie to wszystko, to włącznie nawet z apokryfami Starego Testamentu. To już wam mówię, ile tego wszystkiego jest, takiego miejsca, gdzie sobie taki zlepek. Stary Testament bez deuterokanonicznych jest 15 raptem. Z deuterokanonicznymi jest jeszcze 6 do ekstra. I jedno jest zupełnie z apokryfem Starego Testamentu. Czyli nie ma wiele, tak? Ale z tych 15 w Starym Testamencie 10 jest u Koheleta. I stosuje go w tych właśnie, w wielu wypadkach właśnie w tych połączeniach o tej marności, zamiennie z innym połączeniem, kaigę,
które oznacza nawet również także. I kiedy prześledziłem, jakie są tłumaczenia tego Hotikai, to angielskie i polskie tam różne, to okazuje się, że najczęściej jest właśnie bo, boi, ponieważ, także, również, zarazem. Czasem widać było, że ktoś tłumacz, nie wychwytując pewnej logiki wewnętrznej tekstu, dawał jakąś inną propozycję, ale potem się okazywało, że jak się właśnie prześledzi logikę, to mówiąc krótko, mając już tą paletę możliwości, ale to byłoby po prostu sensowniejsze. Oczywiście nie wierzycie, ja wiem o tym. Więc chciałbym, żebyście otwarli z Księgi Daniela. Z Księgi Daniela. Sekundkę. Chyba 2.9. Tak, 2.9 jest będzie. Jeśli nie opowiecie mi snu, to według na siebie już znacie. Wiem, że stać was na to, by uzasadnić między sobą jakieś nieprawdziwe, sprytne wyjaśnienie i czekać, aż się czasy zmienią. Dlatego najpierw opowiedzcie mi sen. Wtedy będę miał pewność, że możecie mi go również wyłożyć. Widzicie? W tym przykładzie jest wtedy, tak? Czy wtedy będę wiedział, ale to wtedy w sensie takim... tam jest właśnie pojawia się to Hotikai, tak? I logika wypowiedzi, już powiem tak. Sekundkę. Niech sobie teraz to przypomnę. Który to był werset? To był 2.9. Teraz nie pamiętam, w którym przekładzie polskim tam się pojawiło jakieś zupełnie inne nawet pominięcie. Tak, tak, 2.9. Tak, w tym 2.9. Pod koniec. Bo logika tej wypowiedzi króla jest taka. Jeśli potrzebuje pewności, że rzeczywiście wiecie, że wasza wiedza jest od Boga, tak naprawdę. Że po prostu macie wgląd w rzeczy ukryte. Więc, jak ja wam opowiem sen, to potem będziecie mi po prostu ściemniać. I co? Coś sobie pouzgadniacie, ja będę po prostu, wiesz, może macie prawdę, tak. Jeżeli rzeczywiście wasza wiedza od Boga, to najpierw opowiedzcie mi, co mi się przyśniło, a wtedy będę wiedział, albo to również tamto będziecie w stanie wyjaśnić we właściwy sposób. Czyli tak, to również, to wtedy zaczyna to jakoś łapać. Ja po prostu gdzieś w którymś przykładzie znalazłem jakiś tam zupełnie, kompletnie inny przyjmek, który w ogóle jakby nie szedł za tą logiką, która się tam jakby wyłania w tym czasie tej rozmowy, nie? No więc właściwie po przyjrzeniu się temu zlepkowi Hotikai, i po pewnej logice, jaka tutaj się pojawia również w połączeniu z Habakukiem i opcjami innymi, zgadzam się tak, da się to przeczytać w ramach stworzenia jako personifikacji, ale już bez szatana, bez Adama i tak dalej. Pytanie w tym momencie, czy werset 20 bez tego zakończenia to jest właśnie powiedzenie, że Bóg to wydał, a to jest powód do jakby treści, dodatkowej treści nadziei, jaką ma stworzenie rozumiane właśnie jako kosmos, świat, natura, że i ono będzie, ale wydaje mi się, że tu już w tym momencie, że i ono będzie odnowione, ale ponieważ wydaje mi się, że tutaj to, że i jest słabe, wydaje mi się, że to jednak idzie w innym kierunku, jest więcej, bo jakby śladów tego, to mam wrażenie, że ta logika, w którym po prostu stworzenie, być może ludzkość, zostaje oddana z nikomości, Kohelet, przez Boga, Rzymian
1.32. Ku nadziei, w sensie wszystko poddał, aby nad wszystkim się zmiłować, to zaczyna się jakoś, bo plan jest taki, aby jednak to stworzenie w jakiś sposób uratować. Też jakby wewnętrznie da się to moim zdaniem przeczytać. Tak? I tak się da moim zdaniem przeczytać, i tak się da przeczytać. Pytanie, czy to się da pożenić zresztą? Pytanie, które przesłanki, miększe, twardsze, wydadzą wam się w tym momencie bardziej do popychającego, czy w jednym, czy w drugim kierunku. Dobrze, moi drodzy, nie ma co kombinować, bo to żeśmy już tyle stracili czasu, obiad stygnie. A to ku nadziei, to nie może być przypadkiem, że ja poddał, ale dał im coś nadzieję? Wydaje się, że to jest właściwie to same, tak? Że jakby umieszczam kogoś, aby po prostu wzbudzić w nim nadzieję, ale to nadzieja jest poszukiwana w ramach tego, w czym człowiek jest, nie? No tak mi się wydaje. Dobra, moi drodzy. Kluczowe w tym miejscu wydają się pytania, tak? Z którą częścią tradycji biblijnej Paweł toczy dialog? To jest ważny wybór. Czy raczej z literaturą mądrościową, czy może z rodzaju 3, czyli tam Adam i tak dalej. Nie widzę. Do których części czyni wyraźniejsze nawiązania. Musimy powiedzieć, że wejście grzechu przez Adama mamy w 5 rozdziale, 5.12, nie? 5.1, 5.12 dokładnie. Które z rozwiązań lepiej wspiera kontekst wewnętrzny, tak? Rzymian 8, cały. Które z rozwiązań zachowuje wewnętrzną spójność. To są rzeczy, które tak czy siak, w którym kierunku nie pójdziecie, przemyślcie sobie to i zobaczymy, co wam z tego wyjdzie. Ja jestem trochę zaskoczony tymi badaniami i mam nadzieję, że jakoś to się pójdzie. Czyli całość została jakby tego ósmego uzupełniona przez takie jakby próbę podsumowania tego wewnętrznego wezwania, że całe stworzenie wyczekuje odnowienia i objawienia się stanu chwalebnej wolności dzieci Bożych. Tutaj pisze całe stworzenie, bez wnikania, bez próby narzucania. Nie wiem, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Dobrze, moi drodzy, i to byłoby właściwie na tyle. Zakończenie i wnioski. Przetrwaliśmy to jakoś. Nie wiem, czy takie rozwiązanie wam się podoba, czy to miało jakiś dla was sens. Dla mnie ten list przede wszystkim jednak okazuje się interwencyjny, jak już wiecie, to jest slajd z pierwszego wykładu, bo wydaje mi się, że tutaj nic nowego jakby specjalnie dodać nie mogę, potem bym musiał wchodzić w jakieś szczegóły. Wydaje mi się, że ostatecznie argument Pawła jest właśnie bardzo pozytywny. To miłość Boga, miłość Chrystusa, społeczność doświadczana przez Ducha Świętego powinny najmocniej motywować wierzącego do oddania się Bogu i całym życiem po prostu służenie Panu, bo oczekuje nas coś, co lepiej, co jest po prostu cenne, tak? Co jest po prostu cenne, warte wysiłku i warte poświęcenia. Czy coś chcecie dodać? Czy to dzisiejsze spotkanie jakoś tam wzbudziło was głęboki niepokój, strach, zamieszanie do jej mądrości i jakieś teraz dziwne rzeczy? Otworzyło nowe drzwi do badań. Aha. Jakieś wrażenia po tym całym dwusemestralnym wydarzeniu? Wykłady przez mnie miałem zachowane. Dobrze, to się cieszę, bo to nie jest proste. Zgadzam się z tym. Dobrze, dziękuję wam bardzo w takim razie.